To jest temat. Podcasty historyczne Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Barbarikum. Nieznana karta historii. Sezon 7. Hunowie. Profesor Judyta Rodzińska-Nowak. Odcinek 2. Jak wspomniano w poprzednim odcinku, w roku 375 po Chrystusie Hunowie zaatakowali gockie królestwo Hermana Ryka, obejmujące rozległe obszary, rozciągające się od Donu po Dniestr i od Morza Czarnego po dorzecze Prypeci, a swymi wpływami sięgające aż wybrzeży Bałtyku. Część Gotów, Ostrogoci, znalazła się pod panowaniem huńskim, zaś Wizygoci za zgodą Rzymu osiedlili się w granicach cesarstwa. Huńskie oddziały budziły przerażenie dzikim wyglądem, nadzwyczajnymi umiejętnościami jeździeckimi, a także zabójczą skutecznością swoich łuków. Nic więc dziwnego, że w Getice Jordanesa zachowała się opowieść, według której ci barbarzyńcy mieli stanowić potomstwo złych duchów ugockich czarownic. Hunowie początkowo zasiedlali obszary nadczarnomorskie, zagrażając naddunajskim prowincjom rzymskim. Na początku V stulecia wraz z podporządkowanymi sobie ludami opanowali teren Kotliny Karpackiej. W pierwszej połowie tego stulecia dysponowali już znaczną siłą militarną, a ich potęga osiągnęła apogeum po roku 434, gdy do władzy doszedł Attyla, początkowo sprawujący rządy wraz z bratem Bledą, który został później zgładzony, przypuszczalnie na polecenie Attyli, a może nawet przez niego samego. W tym samym roku 434 wojska huńskie oblegały Konstantynopol. By uniknąć dalszych ataków, Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie płaciło Hunom olbrzymi doroczny trybut w wysokości 350 funtów złota. Natomiast Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie, dzięki zręcznej polityce Ecjusza, dowódcy zwanego Ostatnim Rzymianinem, korzystało ze wsparcia ich oddziałów w walkach z Wizygotami i Burgundami. Burgundowie zamieszkiwali wówczas tereny zlokalizowane nad Górnym Renem, a reminiscencje tych wydarzeń znajdujemy w starogermańskim eposie zatytułowanym Pieśń o Nibelungach, na którego podstawie Ryszard Wagner stworzył tetralogię Pierścień Nibelunga. Cesarstwo zachodnio-rzymskie nie uniknęło jednak poważnej konfrontacji militarnej z Hunami, do której doszło w roku 451. Zwycięstwo Rzymian w bitwie na polach kataleunijskich nad rzeką Marną zmusiło Hunów do wycofania się na wschód, ale już w następnym roku Attyla zaatakował i złupił Italię. Odstąpił jednak od zdobycia Rzymu, jak się uważa, ze sprawą perswazji papieża Leona I, zwanego Wielkim. Postać Attyli, zwanego Biczem Bożym, o którym mówiono, że spustoszył prawie całą Europę, odcisnęła trwałe piętno na zbiorowej wyobraźni Europejczyków. Jego imię w nieco zniekształconej formie pojawia się w literaturze staroskandynawskiej. Jest on również współcześnie bohaterem utworów literackich, muzycznych, filmów, a jego stereotypowy wizerunek przeniknął nawet do popkultury. Bezcenne informacje zawiera zachowana do naszych czasów relacja Priskosa z Panion, wchodzącego w skład poselstwa bizantyjskiego do Attyli, przebywającego wówczas w Pannonii, gdzie znajdował się ośrodek europejskiego państwa Hunów. Według słów Priskosa, rezydencja władcy, której dokładna lokalizacja jest nieznana, była usytuowana w obrębie dużego osiedla z drewnianą zabudową, wzniesioną zarówno z gładkich, jak i z rzeźbionych belek. W najbliższym otoczeniu władcy, które należałoby określić mianem dworu, posługiwano się zarówno językiem huńskim, jak i gockim oraz łaciną. Informacja ta koresponduje z ustaleniami archeologów i historyków odnoszącymi się do polietnicznego charakteru elit państwa Hunów. Z opisu Priskosa wyłania się obraz Attyli jako człowieka o dość gwałtownym usposobieniu, ale odznaczającego się zaskakującym umiarkowaniem i skromnością, o czym może świadczyć fakt, że w czasie uczty pił wino z drewnianej miseczki.
Attila zmarł w roku 453, a miejsce jego okazałego pochówku, opisanego w źródłach, dotąd pozostaje nieznane. Wkrótce potem nastąpił upadek jego państwa. W bitwie nad rzeką Nedao w roku 454 lub 455, gdzieś na terenie Panonii, podległe dotąd huńskiej dominacji plemiona germańskie, Gepidowie, a także Goci, Herulowie, Swebowie, Rugiowie i Sarmaccy Alanowie zadali miażdżący cios oddziałom huńskim. W bitwie poległ najstarszy syn Attyli, Ellak, oraz, jeśli wierzyć Jordanesowi, 30 tysięcy jego wojowników, a ocalałe grupy Hunów wycofały się na wschód w kierunku wybrzeży Morza Czarnego. Istnienie centrum państwa Hunów na terenie dzisiejszych Węgier dokumentują znaleziska bogato wyposażonych grobów przedstawicieli huńskiej arystokracji, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, a także charakterystyczne dla tych koczowników depozyty wotywne przeznaczone dla zmarłych, zawierające niekiedy ogromne nagromadzenie kosztownych, celowo zniszczonych i przepalonych przedmiotów metalowych. Jednym z najbardziej spektakularnych odkryć tego rodzaju jest znalezisko Seget Noć Sekszosz, składające się z 206 złotych przedmiotów o łącznej wadze ponad 1 kg. Natrafiono tam m.in. na naszyjnik, masywne sprzączki i zakończenia pasa, rękojeść i okucia pochwy paramnego miecza, okucia dwóch siodeł i kołczanu, a także kielich i czarę z elektronu, to jest stopu złota i srebra. Wiele spośród tych przedmiotów zdobionych było w tzw. stylu polichromicznym. Był to styl polegający na inkrustowaniu powierzchni złotych przedmiotów za pomocą barwnych, najczęściej czerwonych kamieni półszlachetnych, to jest granatów i almandynów, lub kawałków szkła wprawianych w przegródki utworzone ze złotych taśm. Odkrycia podobnego do wspomnianego depozytu Seget Noć Sekszosz dokonano też w Pannonhalma, skąd pochodzą m.in. złote blachy stanowiące okucia łuku refleksyjnego, będącego wyznacznikiem wysokiej pozycji w społeczności Hunów. Ponadto z terenów środkowej Europy znanych jest ponad 20 znalezisk miedzianych kotłów, niekiedy zachowanych tylko we fragmentach, analogicznych do egzemplarzy poświadczonych w Azji, a używanych w trakcie rytuałów ofiarnych. Problem rozległości zasięgu i charakteru oddziaływania Hunów na ludy zamieszkujące Europę Środkową po opanowaniu przez nich Kotliny Karpackiej należy do wciąż słabo poznanych zagadnień. Uwagi na ten temat opierają się na znikomej ilości danych zawartych w dziełach autorów starożytnych. Wymienić bowiem można jedynie informację przekazaną przez Pliskosa, że władza Attyli sięgała aż po wyspy na oceanie oraz stwierdzenie zawarte w pieśni zapisanej przez Jordanesa, sławiącej czyny zmarłego Attyli, że posiadł on królestwa scytyjskie i germańskie. W świetle tych danych można więc przypuszczać, że zasięg wpływów państwa huńskiego obejmował również tereny do rzeczy Odry i Wisły, a zgodnie ze stwierdzeniem Pliskosa sięgał aż po południowe wybrzeża Bałtyku. Nieliczne są również źródła archeologiczne pozwalające na podejmowanie prób rekonstrukcji relacji mieszkańców do rzeczy Odry i Wisły z Hunami w końcu IV i w pierwszej połowie V wieku. Należy jednak sądzić, iż we wspomnianym okresie na terenie dzisiejszej Polski Południowej utrzymywało się jeszcze osadnictwo na tyle intensywne i dysponujące wystarczającym potencjałem gospodarczym, by możliwe było wejście tych obszarów w orbitę zainteresowania państwa Hunów. Mimo bardzo skąpych danych historycznych, jak i niewielu źródeł archeologicznych, w niektórych pracach dotyczących historii Hunów spotkać można uwagi mówiące nie tylko o militarnej ekspansji ich państwa w dorzecze Odry i Wisły, ale nawet określające przebieg szlaków, którymi przemieszczać się miały ich wojska. Według części badaczy najazd Hunów miał objąć wschodnią część dzisiejszych ziem polskich, sięgając na północ aż po Niemen. Hipotezę odnoszącą się do możliwości organizowania przez Hunów wypadów militarnych sięgających na obszary dzisiejszej Litwy formułowano jednak na podstawie źródeł archeologicznych, których wymowa nie jest jednoznaczna.
Według innych poglądów w latach 400-405 najazdy Hunów miały objąć tereny Polski wschodniej i południowej. Do następnego ich najazdu na tereny leżące w dorzeczu Odry i Wisły miało dojść w latach 435-438, to jest w czasach, gdy na czele tego ludu stali Attyla i Bleda. Wówczas to szlak przemieszczania się Hunów miał wieść przez Śląsk, obszary leżące w międzyrzeczu Odry i Łaby, tereny Pomorza oraz Podlasia. Wyprawa na dzisiejsze ziemie polskie mogłaby więc łączyć się z ekspansją huńską na tereny wschodniej Europy, wspomnianym przez Jordanesa uzależnieniem ludów Scytii i wojną toczoną z bliżej nieznanymi Sorozgami, datowaną właśnie na czasy wspólnych rządów Attyli i Bledy. Trudno jest określić, jaki byłby cel owej domniemanej ekspansji Hunów na obszary leżące na północ od Karpat i Sudetów, w okresie, gdy w polu ich widzenia pojawiła się już możliwość najazdów na bardziej dla nich atrakcyjne i znacznie bogatsze tereny rzymskie. O znaleziskach pochodzących z terenu ziem polskich, które wskazują na istnienie bezpośrednich kontaktów ich ówczesnych mieszkańców ze środowiskiem huńskim, opowiem w następnym odcinku. To jest temat. Podcasty historyczne Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.